Witam w kolejnym odcinku Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra. W ostatnim odcinku podbijaliśmy gram i udało nam się uzyskać do tego heroiczne zwycięstwo w walce z trollami. Widać, pracy tutaj trochę są widoczne. W ogóle spójrzcie. Gandalf na obrazku, jaki on ma wiek? No, trochę to dziwne, ale respekt, tak, respektują go. Lojalność jego nie zna granic. Jest on doświadczonym generałem. No może nie jest zbyt religijny, ale kto by się tym przejmował. Dobra, a teraz do rzeczy. Przydałoby się większy dochód. Oj, momencik, zapomniałem o stoperze. Stoper. Dokończa się kolejną turę. Teraz hobbitonu wyjdą, hobbici naprzeciw nam. Mam nadzieję, że tym razem Gondor nie dostanie zbytnio od Haradu i Mordoru. A Irun będzie podbijał kolejne ziemie. Z Isengardem zwykle jest tak, że to Isengard przegrywa tą wojnę. Czasami nawet zostaje zniszczony. Dobra, wychodząc z Hobbiton. Jednak postanowili walczyć, tak? 8 do 7. Tu macie, no, jeden oddział łuczników, a reszta to tylko piechota, tak jak u mnie w sumie. No, komputer tutaj chyba stał i po prostu dał się zabić. Nawet nie walczyli, uciekali. Biegali dookoła przeciwnika, w ogóle go nie atakując, prawda? Komputer. Jak najbardziej jest to do wygrania bitwa. Jeśli osłabię orków z Gundebar, to orkowie z Gurnglistych mnie zapewne zaatakują. Albo będą zbyt zajęci prowadzeniem wojny z elfami leśnymi. Dobra. Tutaj górka. Będą schodzić z tej górki, tak? To ja bym chciał bardziej sprawiedliwą bitwę. Wszyscy do tyłu. Nie będziemy dawać się tak wystrzeliwać po prostu. O, i tutaj mi odpowiada. Jak widać, mgła jest, no, dosyć wysoka. Wy się ustawicie na całej linii. A konica gdzieś tutaj pójdzie. Nie będziemy tutaj biegać. Idźcie, moi wojacy. Oni już tutaj idą. Muzyka jak zwykle świetna. Zróbcie rozsypkę. Chociaż rozsypkę, żeby łucznicy tak nie trafiali. Już tam wybiegniecie, nie? Świetnie. Postanowił iść kupą na mnie. A, biegną hobbici. Dobra. Tu będziecie musieli wrócić i zaatakować. Ten tutaj. Generał, proszę. Na nich nawet bym mógł wjechać.
O, dwa oddziały ma. Albo nie. Wy po prostu wygniecie tutaj. Ho, ho, ho. Obbickie jednostki. Odwagi! Po prostu jeszcze raz zrobię szarsze. Te jednostki są najbardziej zabójcze w tym momencie. Tak, a tak. No już. Atakować. Dobra, ci tutaj już lecą na mnie. I świetnie. Polecą do góry. Spójrzcie tutaj. Jest pewien bug, bo generał ma zbroję Anglika. Gońcie tych. Teraz wy stop. O. Widzicie? Anglik. Nie naprawili tego w tej wersji. Jest kolejna wersja, ale ja się przyzwyczaiłem do tej właśnie wersji trzeciej ery. Ona mi jak najbardziej odpowiada. I koniec bitwy. 118 za 450. Nie, to nie są takie wielkie straty. Właściwie to mieliśmy armię samej piechoty. I w ogóle to była milicja, więc... To było niezłe zwycięstwo. Może tutaj nie będziemy atakować, bo nie ma nawet czego grabić. A w Hobbitonie mi się przydadzą. O, mogę tutaj wybudować jakiś budynek. A stąd mogę mieć dochody. Ciekawe. Wprowadzam stan powszechnej mobilizacji sił. Gdzie się da. Farmy się przydadzą. Ci tutaj stoją i właściwie ten tutaj stoi generał. Nie jest zdecydowany. Muszę wystawić kolejną armię. Pewnie tych. Jak wyjdę nimi? Tak, będzie względny spokój. Więc idziemy podbić to miasto. Będziemy z niego czerpać dochód. Jestem ciekaw, co jest tutaj. Ale panują bunty w tym mieście. Nie jestem przekonany, żeby tutaj orkowie z Gundabad długo wytrzymali takim niezadowoleniem. Tutaj mogę nawet rekrutować, bo mamy to. Te jednostki, budynki tak jakby się przeplatają ze sobą i to nie ma tak, że jak jest orkowy budynek, to ja z niego nic nie mam. Przypuśćmy, dajmy na to, oni tutaj mają swoje baraki, to moje jednostki będą lepsze do rekrutacji wynikające z tego, jakbym to ja wybudował te baraki. Rozumiecie pewnie. Powoli się rozrastam. Tylko nie wiem w jakim kierunku właśnie. Zachód to nie mam się czego obawiać. Bardziej sprawa tam wysokich elfów i krasnoludów, jak tam ze sobą będą żyli. Tutaj się przyda jeden oddział. W mojej stolicy. A, są ci. Topornicy moi ulubieni. Balisty świetnie. Jak widać, świetnie balisty się sprawdzają do walki. Nie chcę tutaj
żadnego podpowiadającego czegoś. Tutaj hobici siedzą i... Chyba mogę dać im autonomię i wtedy... Tak jakoś... Coś pozytywnego z tego wynika, ale ja nie wiem co takiego. Tutaj dalej trwają bunty. Mi się zdaje, że po prostu wywalą ich z tego miasta siłą. Tutaj chwilowo mi się nie opłaca wychodzić. Niech Gandalf pilnuje z tego miasta. Poza tym orkowie z Gundabad wystawili swoje chwilowo najlepsze jednostki, jakie mieli do walki z Gandalfem, którego pewnie pamiętacie tą bitwę w zeszłym odcinku. Bardzo byłem zadowolony z tego zwycięstwa, bo trolle to nie jest taki przeciwnik, którego się lekceważy. To jest interesujące. We must make a stand. We are besieged. Mam nadzieję, że to wybronię. Nie wiem skąd wzięli tą armię. Albo to jest ta armia, która uciekła w ostatniej bitwie właśnie jak wygrałem Gandalfem. Sprawdzimy. Właściwie to nie ma się czym pochwalić tutaj. Ale przydałoby się wysłać. Właściwie to by było tak, że ja po prostu bym się bronił piechotą jaką mam i konnicą bram, a łucznikami bym nawalał z góry w nich. I by oberwali nieźle przy tym. O, tutaj mamy właśnie tych. Dobra, zdecydowałem, wyślemy kolejną armię. Nie mamy wyboru. Ci niech czekają odporności. Farmy. 180, nie stać mnie. Dwie tury jeszcze. Tutaj już wysokie elfy mają swoje ziemię. No i właśnie to Michel Devlink ja podbijam. Miejmy nadzieję, że mi Gandalf nie zginie. To jest świetny generał. Ale do walki z lekką piechotą Gandalf powinien dać sobie radę. Chyba, że orkowie z Gundabad będą tak długo oblegać, aż nie wymuszą na mnie ataku. Ale mam nadzieję, że oni od razu mnie zaatakują, jak będzie właśnie teraz taka możliwość. Nie. Jednak nie są na tle potępiali. Tracili stolicę. O nie. O nie, 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 nie. Hobbitom. Warto by było wykonać tego questa teraz. Albo i nie, bo już mam na minusie. Assembling a mighty host. Hiding death. Mamy kolejną armię. Podbijemy Cairn Dûm. Ci tutaj dalej mają bunty. Nie wiem co na nich wykombinować. Mógłbym wyjść właściwie moją armią. Chyba tak to robię. Gandalf, to twoja chwila. Pokaż swoje umiejętności generalne. Szkoda tylko, że tego... Jednostka generała jest taka mała. Tutaj król Aragorn ma na przykład 70 wojaków gotowych wyjść dla niej w ogień. Ciekaw co oni kombinują. Będą podchodzić. Chyba. Dobra. Gandalf tutaj. Dobra, będą podchodzić, więc w gotowości. Najpierw moi niezastąpieni bojacy, tutaj kolejni niezastąpieni.
przykład by tutaj. Będziecie musieli tu, aby tu. Nikt nie ucieka. I wszyscy biegiem. Zdecydowali się podejść. To nie jest głupie z ich strony. Nie wiem skąd muszę taką armię. Mają dwa tarany. W ogóle nie wiem skąd zaatakuję. Wiele taranów zbudowali. Tu taki 7 wojak się zgubił. Chyba przez tą mgłę, ale się wbije w tą piechotę. Fuck. Teraz ci. Fuck. Dobra, ci tutaj strzelają. Ile się da. Wiedzą, że... O nie, 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 nie. Uciekać. Tutaj zamykać bramę. Czemu ona jest otwarta? E? Nie łapię. Dobra, Gandalf, do tyłu. Będą chcieli atakować otwarte bramy. Okej, ja nie wnikam. Do ataku. Dobra, biegną. Uhu. I wy także wbiegniecie, jako pierwsi. I wy. Gandalf, gdzie ty jesteś, mi kłamie ci pobija. Ci się wycofują. No i będą próbowali się przebić, mam nadzieję, że mi się to nie uda. Gdzie jest Gandalf? A, skierowali na Gandalfa swoje siły. Ciekawe. Kolejnych 207 leci na mnie. Gandalf z takimi szarżami może wygrać tę bitwę. O ile okażą się one skuteczne. Tutaj ci obrywają. Tych niewielu zostało, ale skutecznie odpychają. Ta jednostka jest bardzo doświadczona. I chyba się wycofują. Gandalf. Łoho, ho, 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 uciekaj. Wywołaj panikę. Jego umiejętność chyba wywołuje jakąś panikę u przeciwnika. O, świetnie by było, jakby Gandalf znikł w echo. Świetnie, uda się. Fuck. Panikują. Nie obchodzi mnie, że plecy. Plecy obrywają. Łohoho, dobra, orkowie kierowali swoje siły. Atak. Ci tutaj będą atakować dalej pewnie. Gandalf jest trochę zmęczony już. Nie, on jest wystraszony. Nie macie co dziwić, jest trochę wykrwawiony. Zakrwawiony.
części tutaj dalej chronią wejścia moi dzielni wojacy. Powoli się przebijają. Straciliśmy bramy. Ładować w nich może jakoś. Kiedy ta mgła zejdzie? Dobra, tutaj kolejne jednostki lecą na Gandalfa. O, świetnie, nie ma mgły. Musimy im wjechać od pleców. Tutaj wielu tracimy, co się dzieje. Przebijają się. Ładować w nich. Dobra, Gandalf. Atak. Świetna taktyka. Ci tutaj już walczą. Musimy niestety wysłać jednostki łuczników do walki. Jeśli im się uda, będę zdziwiony. Nadal. Wiesz, co masz robić? Nie taki sposób. Taki. Uhuhu! Wygrywamy! Teraz Gandalf, teraz. Jaki doświadczony w ogóle. Świetnie, wbiliśmy się od pleców. Oby mi tutaj nie umarł w walce. I się przebijamy przez nich. To jest taka taktyka właśnie stosowana. Głównie orki ją wykorzystują. Ona polega na takim przebijaniu się mięsem armatnim. Tutaj niestety tym mięsem są moi łucznicy. Ale jak widać, świetnie sobie radzą. Gandalf musi uciekać. Posiłki są w drodze. To nie ma obawy. Ci tutaj będą biegać pewnie za mną i za Gandalfem. Ci uciekają. Goni ich Gandalfy. Świetnie, ich generał padł. Widać łucznicy jakoś się nadają do walki. Jednostka generalska jest wystraszona. By nie biegać, tylko odpowiednio się ustawić. Będziecie strzelać. Jeśli jest taka możliwość, to musicie. Gandalf tu też ma maksymalny poziom doświadczenia, ale on go i tak utraci, jak odzyska jednostkę generalską. Ty goń. Kontynuuj. Kontynuuj Dorbi i Gandalfa. No, udało nam się wygrać. Świetne zwycięstwo. Lekka piechota, dlatego ich tak łatwo doganiają. I udało nam się kolejne heroiczne zwycięstwo. Spójrzcie tylko na to. O, rany. Orkowie się po tym długo nie podniosą. Mieli przewagę liczebną, mogli to wygrać z łatwością.
ale komputer był za głupi. Execute. Jak się nie uda uciec. Zadbałem o to osobiście. Więc, nie mam budynków tutaj jakichś, które by odpowiadały za... odpowiadałyby za... rekrutację niedobrze. Ale ten już będzie w drodze. Karanta ma tutaj bunt, jak dalej im się buntują. Zakończymy turę. Chwilowo będziemy lekko na minusie. Bo wysłałem zbyt wiele oddziałów do walk. Jest jakaś taka mniejsza modyfikacja do trzeciej ery, która zwiększa dochód z miast. Jest to wiele większe, co nam pozwala na więcej rekrutacji i w ogóle wprowadzenia bardziej agresywnej polityki. Jednakże moim zdaniem najlepsze jest, no, jak jest mało pieniędzy, jest problem z budowaniem, problem z rekrutacją, co mi się podoba. Wtedy jest okazja pokazać skilla. Kolejni bandyci wychodzą. I to chyba będzie ostatnia bitwa w tym odcinku. Migol. Czarna brama jest zamknięta. Sorry, odsunę mikrofon. Okej. Zostawcie tę machinę. Tutaj podbiec. Tutaj się ustawić. Chcę tam poleć. Prosty. Oto i nasi ładnie pobici i jakiś jeden człowiek, który nimi dowodzi. Nawalaj z nich. Ciężka piechota. Ciekawe. Wjedziemy z nich. To było świetne. To było doskonałe. Ojojoj. Lecą. Wy lekko ucieknijcie do tyłu. Komputer trochę zgłupiał z moich rozkazów. Dobra, do tyłu. Ale doskonale wjechał w jednostkę generała. Wy tamtych nawalajcie. Generał do tyłu. Tu jakichś dwóch hobbitów leci. Dobra, wbijamy się w nich. The enemy are badly bloodied. That if we continue like this, we will smash the enemy. Ojojojojoj, coś tam wleciał do mnie. Dobra, uciekaj. Zaraz wlecimy do miasta i je zajmiemy po prostu. Można tak zajmować miasta. Czyli latujemy i stoimy i czekamy na efekt. Dobra, przegoniłeś ich generale, to teraz po prostu ich wystrzelajcie.
spanikowani uciekną do miasta, nie na długo, bo właśnie ich dogoniłem po drodze. A jakiś jeden tutaj biegnie, wystraszony. I wygraliśmy. To nie była długa bitwa i bardzo prosta. Hobbici tutaj nie są doskonałymi wojakami, jak właśnie mówiłem wam, zagrajmy z orkami z Gundabad, że to są tacy godni przeciwnicy dla moich goblinów. To się potwierdza. Nie będę chciał tutaj mordować, żeby mieć większy dochód. Burdel nie... Żarcie! Jak się zwiększa populacja, już nie jesteśmy na minusie, jak widać. Yes, my lord. Tymi będziemy lecieć do Kerndum. Yes. I w tym odcinku to by było na tyle. Ostatni sejwik. Żegnam się z wami tutaj w Ronach.